Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z gry, znaczy w pierwszym odcinku z nowej serii Mortal Kombat X, tak? Jak ja wam ostatnio mówiłem, to było naprawdę wczoraj, ale ja wam mówiłem, że właśnie mam zamiar nagrać serię z Mortal Kombat i mówiłem, że niby to tam będzie dopiero za parę tygodni, za parę ten, bo chcę skończyć serię z Lara Croft and the Guardian of Light, ale tak coś mnie napadło, bo coś tak mnie... Tak, ta gra bardzo wciągnęła i postanowiłem ją właśnie zacząć nagrywać. Może nagram może gdzieś około, może tylko dwa odcinki i później znowu... nie chcę tego... Won! Ale ja tego nie chcę. Właśnie i może dwa odcinki, bo później wyjeżdżam właśnie na wakacje kolejne, to też zrobię audiolog, ale postanowiłem właśnie nagrać już, chociaż teraz zacząć nagrywać tą serię. Właśnie będziemy teraz tutaj tryb fabularny i zobaczymy, co nas tutaj powiedzmy czeka. Tutaj będą chyba z tego co wiem, fabule będą rozdziały chyba z 12 postaci, ale my właśnie sobie tutaj zrobimy nową grę i jedziemy, co tutaj dużo mówić. Millions of years ago, Shinnok, one of the Elder Gods, turned on his fellow deities and invaded the Earth Realm. Zapraszam was na nową serię. Take by the way. Raiden and the Elder Gods stopped Shinnok. Leścinek. Locked him up in the Nether Realm. Skorpion. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earth Realm. So Raiden convinced the Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds, give Earthrealm a chance. Fajne jest to, że tutaj wszystko jest jakby w takich kamieniach. For generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. A to baraka. Moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Kombat. A to jest chyba Johnny Cage. 2 years ago. To jest Liu Kang. A to jest Shao Kahn. He violated the rules of Mortal Kombat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders. Oh, tam jest Kitana, chyba. Mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem pewien. Despite the odds, stopped Shao Kahn's invasion. Ciekawe, jaka będzie pierwsza postać. Znaczy, chyba będzie Johnny Cage, ale nie jestem do końca pewien. Jeszcze zobaczymy. Na razie historia jest imponująca. We thought the long nightmare was over. But it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion and his death. All part of Shinnok's plan to escape the Nether Realm and resume his war on the Elder Gods. Białe tło teraz, jak rażące, jak nie powiem co. Nieprzyjemny teren. Au. Komuś nieźle rozwaliło łeb. Jakaś inwazja jakby. Normalnie czuję się, jakby to była inwazja zombie. Albo jakiegoś innych stworów z horroru. Jakieś dziwne latające stworzonka. Upsi! Wow, co to jest? Au. Główkę mu urwało. Nieprzyjemny teren. Rozdział pierwszy. Johnny Cage. Mówiłem. Destination, deadhead. Set it down nice and easy for me. Don't I always? If by always you mean not once. Major? A to jest właśnie Sonya Blade. Czyli jego chyba kobieta? Nie wiem. Ona chyba jest jego kobietą teraz. I Kenshi tutaj jest? A co Kenshi ma za bardzo wspólnego z Johnny Cage'em i Sonią? Nie ogarniam tego. God's plan.
portals, flying demons, blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse, if we do not expel Shiro from Wade's temple, he means to poison Earthrealm's life, the Jinsei. And we're not gonna let that happen. Chyba wszystkimi tymi postaciami z tych trzech będziemy sterować. Chyba oprócz, nie wiem, czy Kenshi. Chyba Kenshi też jest, aczkolwiek nie jestem pewien. A o co się dzieje? Wow! Nie! Niedobrze, niedobrze, zdecydowanie niedobrze, niedobrze, alarm! Co to jest, co zabił tego go... O nie! Tylko nie Skorpion! Aaaa! Co ja mam robić? A, to jest takie coś jak interaktywne teraz te... takie jakby... Quick time eventy trochę. Co jest też właśnie fajne w tej części. Wow! Tylko trzeba dużo przycisków. Aaaa! Oooo, ciśnij! Ciśnij! A co ja mam robić? A, Kenshi! A gdzie jest Sonya Blade? O nie, Sub-Zero? Ale przecież Sub-Zero i Sonya i ten... Au. No ale przecież Sub-Zero i Skorpion się nie lubią. No chyba, że oni przylecieli tu osobno. O nie! Teraz Sub-Zero, rozumiem, musimy walczyć. Ja bardzo przyjemne. No, tak, ja oczywiście wiem, bardzo dużo teraz ogarniam, co tutaj robię. Nie, Kenshi, nie! Umieraj! Ja ciebie bardzo lubię! A gdzie jest Sonya Blade? Przecież ona tutaj była jeszcze. Niedawno. O nie! I zginąłem. Aha, ale nie, nie zginąłem jakoś. Więc chyba nic mi się nie stało takiego. No zabij go, bo to... Chyba, że będziemy się z nim bić. A, jak, tak, jak, ja, nie, Sonya! Och, na szczęście Sonya nie umarła. Boż, dużo emocji jak na początek, bardzo. Czekaj. O! Nie, humanoid, astronoid. Jezu, co ja mam tu robić? Take by the way. Ale on mnie w ogóle jeszcze nie atakuje. To chyba dobrze. A, mam nadzieję, że nie będzie lagów. Au! To, nie, to by był wstyd, ja bym na pierwszym bosie ten umarł, aczkolwiek ja mam tylko średni poziom, a dla mnie średni poziom to i tak jest za dużo. Ja się kompletnie nie umiem bronić. Ja się, no. Wow! Wow! No nie! Zabij go. A czemu ja nie mam... Nie ma tutaj takiego czegoś jak Grand tu, nie? To by było fajniejsze. No, wstawaj! Coś ciebie za żołnierz, czy ktokolwiek tam jesteś. No, kurde! No, tak, nie ma jak to wykonywać. Jeden cios. Ale ja chcę pokazać jego X-Ray. Teraz raczej nie pokażę. Ale teraz! Jej! Mam X-Raya. Au! Sorki, koleś, ale już nie żyjesz właśnie. Brawo! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie! On nas zaraz zamrozi, Sub-Zero. O, oh, no, 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 no. O, oh, no, 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 no. No, 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 no. Woń mi patałachu, głupi w ogóle. Co to jest?
No nie, znowu z nim. Znaczy, znowu. W sensie rozumiem Sub-Zero i ten tego Scorpion, to chyba oni tutaj mają do nas jakieś wąty. Nie ma jak to tytułowi bohaterowie najbardziej rozpoznawali w tej części. Won mi stąd! Ała, ale to musiało boleć. Chyba. W ogóle, co on robi? Au! Tylko nie, proszę. Au! Zaraz zginę. Dobra, nie zginąłem, ale mogłem zginąć. A i jeszcze mnie zastanawia, co to jest ten pasek jakby pod tym paskiem życia. To jest, musi być jakieś coś, o czymś pewnie nie wiem, ale się dowiem kiedyś. Mogę zrobić prześwietlenie, więc uczynię to. No! Jeśli przestaniesz mnie bić, to to uczynię. Ale nie uczyniłem, bo się zablokował skubany gnojek. Au. Au, 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 au. No au! No nie no. Tak ja nie lubię pod tym względem Sub-Zero. Dobra, ja nie chcę. Jak widzę, że przegrywam, to robię tak. To jest mój standardowy. Na pewno to wygram. No! Kurde, człowieku, spadaj! No nie, przegram to. No ja. Bo ta. A! No! Super! Świetnie, kurde. Na pewno to wygra, jak on się zamraża i mu wtedy mało życia odbiera. Dobra, spadaj. No, on się blokuje, a ja nie wiem, jak tutaj się blokuje w tej części. Może ktoś wie. Au! Prześwietlenie! No, prześwietlenie! Jaki ty jesteś głupi! Miałeś zrobić prześwietlenie! No, kurde, jak ja mam stąd wyjść? No, zrób to prześwietlenie, no! Co za człowiek? No, mógłbyś... Ale nie, ja tego już nie wygram. Prześwietlenie! No nie! I to przegrałem. O, bezczelność! Ja mogę, pominąć starcie, ale nie, nie będę. Wiecie co, ja zmienię. Chyba, że nie mogę. Super. Nie mogę pominąć. Nie mogę wybrać sobie opcji trudności. Dopiero ja będę przy następnym, powiedzmy, w menu, to mogę. No to trochę się ty zabawimy. No ale. Ale on jak się robi ten lodowy, to jest taki bardziej odporny, albo mi się wydaje, bo przed chwilą go. O właśnie, machnąłem tak jakby normalnie. On się broni, skubany, a ja nie wiem. Nie. O, jest! Nareszcie, won, faceciśku. O, tu też musiało boleć. O, to też jest dobry sposób. Okej, okay, teraz było lepiej trochę. Nie najlepiej, ale lepiej. Au. Tylko nie gin, wytrwaj tą rundę. O, dobrze. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dostatecznie. Kurde. Okej, okay. Dobra. Bijesz go. Bijesz! Bijesz! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz było dużo lepiej niż wtedy. Oni kiedyś walczyli? Nie, nie, nie wiem, ja jestem niedoinformowany. A to co? O, Liu Kang i Raiden! A to bardzo miłe. Też postacie z poprzedniej części, które występowały. Bardzo ładnie.
Kang tutaj wyglądał trochę jakby starzej. Jakby wtedy, jak był w poprzedniej części, był młodszy, a tutaj postarzał się o jakieś 30 lat. Dlaczego oni tutaj nie mogą używać tych swoich mocy, które mają? Ten Liu Kang powinien używać płomiennych pięści i tak dalej, a Raiden swoich prądów, a jakoś nie używają tutaj. To jest dziwne. Ale ma jakąś włócznię. Jakie... Nie, emocje są tutaj naprawdę na wysokim poziomie, zdecydowanie. Ale nie mi... Aha. Dzięki. No, Raiden tutaj ma taką bardzo, ma jakby trochę z taką wykonaną jakby z takiej folii twarz, bo tak mu się świeci strasznie, nie wiem. Nie wiem, czy widzicie. W ogóle tutaj wszystkie postacie, może dlatego, że od deszczu. O, czy to jest Quan Chi, którego nie lubię? Nie, jak ja nie lubię Quan Chi. Surely you are pleased to see your friends. O nie, to są postacie z poprzedniej... znaczy z poprzedniej części. Są to postacie z poprzedniej części, które... Powiedzmy, dwie z nich są dobre, bo Sindel jest... była złą postacią, ale Striker i Kabel byli dobrymi. I szkoda, że teraz ich zmienił w takie złe postacie. Ale tutaj niestety jeszcze dużo osób będzie padło ofiarą właśnie tego, no, Quan Chi'ego. Nawet tych postaci, które bardzo lubimy. Typu... A dobra, nie zdradzę wam. Ale będzie niestety ich parę jeszcze. A kto? Też Jax? Aha, tylko że on też jest jakiś troszeczkę, jak take by the way, zmieniony. Oh no! O nie, Nightwolf. O, on też był fajny i teraz tutaj też jest... I tutaj też jest niestety zmieniony. On też w tej postaci, w tej części nie występuje, a w poprzedniej występował. O, i Jax też jest zmieniony. Smuteczek. To jest smutne, że te postacie niektóre się zmieniły. Ale może się jeszcze udaje jakoś odbudować. O, i tutaj... a to jest Smoke chyba. Ale nie widzę go dokładnie. A, no. Johnny Cage jakby odpowiedział na moje pytanie. O! No co za Jack, zniebij Sony. Teraz pewnie będziemy walczyć ze Smoke'iem. Tak na... Jestem przekonany, albo z Jacksem. Tak na 90%. Tutaj Jax jest taki biały, a nie czarny. The real Jax wouldn't punch his best friend. No ale to nie jest jego przyjaciółka, tylko że on niestety, że tak powiem, jest troszeczkę no mówię, troszeczkę jakby złą energią przeistoczony w złą energię. Au! Au! O, tutaj oczywiście elementy otoczenia interaktywne, bo czemu byś nie? Oh yeah! O, ale mu przywaliłem! Au, tylko teraz mam nadzieję, że nie przypnie mnie do muru. Okej. Okay. I teraz, no, au! No, dobra, i teraz wykonam X-Raya. Przynajmniej się postaram. No tak, oczywiście. Musiał zablokować skurpipyk. Jeden cholerny. O tak, to mi się najbardziej podoba, to zielone, brzydkie coś. Au! Kurde, no wal się w ogóle, człowieczku. Nie! Jacqui Bridge, przyjdź tutaj, bo jesteś córką, może mu przemówisz do rozsądku. Tak, teraz już na pewno wygram to. Niestety Jax ma bardzo potężny X-Ray. Niestety. Ja też bym wykonał X-Ray, ale oczywiście bezczelnie musieli mi zablokować. Au! Może uda mi się... O, gałąź! Ople mi! Tak.
Gdzie... No! Kurde, no! Albo... Nie! No, no i nie użyłem, no bo bezczelny, bo po co użyć? No! Kurde! To za mnie tutaj irytuje! Won mi stąd! Won! 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 Au! No bezczelny, on się pakuje za mną. Dobra, już trudno. Okej, okay, udało się, ale jakbym nie użył tych paru ciosów od dołu, to by mogło być różnie. Biedny. Wyleczymy go, jeśli będzie chciał się wyleczyć. Well, nice seeing them again. Sonia, that's not him. Ale nie, mi się wydaje, nie, ja nie jestem na końcu pewien, ale chyba John i Cage i Sonia są parą. Jeśli nie małżeństwem. That the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. They guide me. Could they hurry the hell up? Ouch. Coś tam się nieprzyjemnego dzieje. No już trzech pokonaliśmy, bo ja nie wiem, chyba to jest tak, że każda postać ma chyba z pięciu albo cztery takich przeciwników, powiedzmy, w jednym dziale. Going up. Fall back now. Go on. You guys stay here. Close the door. O nie, to jest Sindel i Stryker i Kabal. Nie dają sobie rady, ale Quan Chi myślę, że coś tutaj nadmiesza. Wow! Co to, kto to... You see it. Oh, no, 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 to jest Shinnok? Oh, nie! Your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. They fight for me. A to kto? A, to jest Kabal. Dobrze mu. Tylko, że jeszcze jest Sindel. Nie, Sindel! Ha, dobrze i tak. O nie, to jest ten chyba, ona, to jest ta świątynia Jinsei właśnie, z tym takim jakby niebieskim promieniem tam w tym kole. Miejsce, tak, take by the way, to jest miejsce walki z Shinnokiem, przynajmniej w tej wieży, co tam można do 10 przeciwników i ostatni się walczy z Shinnokiem. O nie, czy on właśnie ich zabije? A nie, nie zabije. Bo ktoś mu to wywalił. Ciekawe kto. Ha!
nasi przyjaciele. Ale mam nadzieję, że nie będziemy walczyć z Shinnokiem, bo to by mnie trochę przeraziło. Długa scenka bardzo. Ready? As always. Tak, ciekawe jak ja z nim. Ej, co on jej robi? Nie! W ogóle won od niej! Wow. Ale epicka scenka. Johnny Cage na zielono? I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. You don't even think of her. Co? Ja mam walczyć z Shinnokiem? Chyba was porąbało. On jest najmocniejszym gościem tu. Au, au, au. Przecież nim się walczy na końcu, a nie na początku. Dobra, ale X-ray wykonany. Tylko mam nadzieję, że z X-rayem mi się uda jeszcze go pokonać. A co dopiero bez X-raya? To może być walka na trochę dłuższe. Au, au, au! Ja rozumiem, że to tak bardziej oficjalnie. Dobra, Johnny Cage zwycięża. Jakkolwiek noobsko by to nie było, to zwyciężyłem. A to jest chyba najważniejsze, bo niestety nie ma co ukrywać, ale Shinnok jest najtrudniejszą postacią, jaka może być. Niestety. Au! No i won. Au! Shinnok, proszę. Ja tylko chcę się bić, ale nie chcę ginąć. Au, au, au! Au! No nie, ja zginę, już nie ma bata. Ała! Ale mam prześwietlenie teraz. Teraz cię zabiję, ty szmato głupia. Ostre słowa, wiem. Tylko Johnny Cage ma ten minus, że on mu się długo ładują te jakieś ataki dziwne. Znaczy, że na przykład żeby tą kulę... A Shinnok jest po prostu szybszy. Nie ma co ukrywać, ale jest dużo szybszy. Tylko tak, mnie nie chodziło o to, żebyś się... Teraz na pewno wygram. No! Kurde! No jakbyś może uderzył raz na ruski rok, kurpip, to bym może wygrał. Jezu, ten odcinek jest po prostu mega długi. Dlaczego? Kotal Kahn. Ciekawe, czy będę mógł kontynuować. Ustawię sobie łatwy poziom. No nie, no ale on jest za mocny, no nie ma bata, ja go nie pokonam. Chyba, że... Nie wiem. Bym musiał grać postacią, którą znam ruchy, która mi się bardziej podoba. Na przykład Dvorak. Przypuśćmy. Nią pokonałem Shinnoka, ale to też było na zasadzie właśnie bardziej uderzenia od dołu niż jakaś taka konkretniejsza walka. Mhm. Na pewno mam duże szanse. No! Ja już gram! Mhm. Ja już widzę pokonanie Shinnoka. Zwłaszcza jak on się blokuje, to ja na pewno to widzę na happy endzie. Mhm. Przypiął mnie do muru i co? Myśli, że jest fajny? Nie, nie, nie jest fajny. Mhm. Ten X-ray faktycznie nam dużo da. Nie, no dobra, trochę nam dał, ale... I tak ja już tego nie wygram. Okej, okay. Pierwsza runda! Ale to tylko dzięki X-rayowi. Następnej rundy, znaczy tej rundy, bo to następna, no to ta. Okej. Okay. Na pewno ja to zwyciężę. To jest już pewne. Ej! Kurde! Au!
Okej. Jakoś ta druga jakby próba zawsze mi lepiej wychodzi. W sumie ja nie wiem dlaczego, ale... Au! Au! To bolało. Naprawdę to musiało boleć Cage'a, ale się udało. Jestem w szoku, bo myślałem, że go nigdy nie pokonam. Dobra, 30 minut. Pora by było kończyć ten odcinek, ale mi się wydaje, że on się zaraz skończy. Już czterema walczyliśmy. Czy nawet z pięcioma, ja nawet nie pamiętam. Johnny Cage, the amulet! Dzięki Raiden. Dobrze mu. Udało się. Tylko ja nie wiem, czy... To tak wyglądało... Ta scenka tak wyglądała, jakby to miał być, powiedzmy, rozdział ostatni, że on ten amulet i go pochłania, a to jest dopiero pierwszy odcinek. Johnny... Did we? Yeah. We got him. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. No. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. Ale on ma rany, ten Raiden. I najlepsze, że tak naprawdę on tego tak bardzo nie odczuwa. Shinnok's amulet. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? She called me Johnny. Aha. 20 lat wcześniej? What? Bred as warriors for the gods. Lat wcześniej, aha, spoko. Never been able to resummon that green halo. Raiden thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. Mhm, 20 lat wcześniej, Jezu. I co, Cassie Cage wtedy żyła? Przecież ona jest córką jego, no to on 20 lat wcześniej, no to miał chyba jakieś, nie wiem, może Johnny Cage miał 15 lat? Nie, tutaj, coś tutaj to nie gra. A potem po 20. To zdecydowanie nie gra. Stuff that blow your special forces mind. At ease. You're all here because you deserve to be. No, bo oni są nieśmiertelni. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's sixth. Chyba z tego co widziałem, to następne rozdziały powinny być dużo krótsze niż ten. Bo ten jest chyba najdłuższy, no bo to jest początek, to musi być najdłuższy. Ale inne już chyba są krótsze. Tak z tego co ja widziałem. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win. Dobra, 35 minut, szybciej, ja chcę skończyć, bo ten... Będę przesyłał ten odcinek 2 godziny. O, jest, rozdział drugi, Kotal Kahn! Ale chyba tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Ja nie wiem, czy tak możemy. Czekajcie, ja to sprawdzę. Jeden gracz, fabuła, rozdziały. Kotal Kahn. Civil War. Rozdział drugi, Kotal Kahn. Ale jeszcze sprawdzę. Czy ja... Dobra.
Aha, to mogę pominąć. Okej, okay, dobra, czyli w następnym rozdziale zajmiemy się Kotal Kanem. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z Mortal Kombat X wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa! We'll be right back.